World PvP, piękna sprawa. Musiałbym tam wparować na tego typa, tylko że tam jest ich dwóch. Kurde. Dobra. Anyone in Tirag. O Boże, nie. In Boralus. One, two. Hordy jest on. Ale. Ship. Może ktoś z gildii jest, też wątpię. Trzy online chyba z tego co widzę są osoby. Siema. Dawajcie do Boralus. Hordziaki są do zajebania. Teraz trzeba będzie ich ogarnąć tutaj. Ja oni są. Się pobuffowali cwaniaki. Ja to trzech magów jest, what the fuck? Powaliło. Powaliło ich. No, teraz trzeba będzie. Ale to ładnie porobili. Wow, panie. A co to tutaj będzie? Nawet nie wiedziałem, że tutaj coś ten. No tak, jakaś karczma? Coś takiego. O, what the hell? Wow. No nieźle. Cześć, cześć wszystkim, siemano. Cześć Minki. Cześć, cześć. Yo, yo, cześć Zakler, siemano. Yo, yo. Woldryn, witam. Witam wszystkich, cześć, cześć. Dobra. No musimy jakieś ten. No cześć, ja zaraz uciekam spać. No wiesz co? No ja tutaj kurde nie ten. Inaczej nie pozabijam ich. Czekajcie, halo. Halo, a ty masz który? 120. Yo, dude. Yo, dude. Gdzie on jest? A, czekaj, Justyna. Dobra. Lua Errors, Justinia. Nas, just invite. You have invited, tell you to your group. A, zobaczymy, może ten koleś zaakceptuje. Vindicator Jana. A, zaraz tam się wpierdzimy, widzę, że tu jakieś osoby się zbierają, a to jest Protection Paladin, kurwa. Poważny deal. Poważny deal. Gdzie oni są? A już pozabijali ich? Czekajcie, bo oni tam biją się. Dobra, lecimy tam po nich. Gdzie mu się Water Elemental zbloczył. A są, patrzcie. O kurde, co się dzieje? Nie! Polymorph Bomb. O Jezu, jaki to damage zadaje! Jaki to damage zadaje, jakie ja mam lagi kompletne! Okej. Okej, czekajcie, w ogóle ja poustawiałem sobie parę rzeczy. Fuck! Dobra, zaraz ogarniemy to. Musiałbym tu przyjść, kurde. Szkoda, że szamanem akurat jestem. Szaman to nie jest dobra klasa na takie rzeczy. Key bindings muszę sobie poczyścić, bo ja mam dwie rzeczy tu ustawione i mi kurde normalnie ustawia jakieś chore gówno. Czekajcie. Kamera, o, to jest to muszę. Unbind, unbind, unbind i unbind. Aż nie będzie mi to potrzebne. Siemano, cześć, cześć, siemano. Jojo, dzień dobry. Tak jest, później wszystkiego najlepszego. A dziękuję bardzo, bardzo mi miło. To tak. No tak, rzeczywiście. Spóźnione. Prawie dwa dni, zobacz. A nie, no jeden dzień. Ech. Zaraz zobaczymy. Zaraz ogarniemy, czy tam kurde. A, czy ona pozabijała ich, czy nie? Jestem ciekaw. No ja dostałem wpierdl dongo. Mi się w ogóle te keybindy powłączały, mi kamera zaczęła spieprzać po ekranie. I tak kurde se wziąłem i umarłem. Chociaż szaman to nie jest dobra postać do PvP, przynajmniej teraz. Tak ten. Musiałbym w ogóle tego, Transcendent wziąć. W ogóle nie mam talentów na takie PvP. Jakbym na Transcendent. Nie Transcendent, tylko. Tak. Ascendence, Boże, Transcendent. Ascendence bym musiał wziąć, żeby ich tam na odległość po prostu ładować. Zresztą Ascendence zadaje takie turbo dziwne obrażenia, że wcześniej to było tak, że to zadawało Storm Strike'owe obrażenia, a teraz zadaje to jakieś takie swoje dziwne obrażenia. Nie wiem o co z tym chodzi. A pozabijali ich w ogóle, czy nie? I oni są. Jest jakiś ziomek. A jest, zobaczcie. Okej, czekajcie.
Dobra, chwila, moment, gdzie ty mi biegasz tutaj? Gdzie mi tutaj biegasz? What the fuck? Jaki to damage zadaje? O, ja pizgam. What the fuck? Skąd ten damage się bierze? Z kosmosu dosłownie. O, wow, dobra. Lecimy po typa, czekajcie. Zabij go? Zabił go. Nice, dobra, pozabijali. Skąd ten damage? To jest coś zbugowanego, słuchajcie. To musi być coś zbugowanego. To nie ma szans, żeby tego. Ja zaraz zobaczę, ile ja dostałem. What happened to me? To jest swelling. Healing 11 koła. Frostbolt. Gdzie ja dostałem? Ice Lance'a za 3 koła. Ray of Frost? To Ray of Frost mnie tak burstuje. Zobaczcie, ja tu dostałem ile? 4 koła. This guy's also gank yesterday all day long. No nie mają co robić w takim... A, to Ice Nova widzę, że dostałem za 10 tysięcy z Ice Nowy. Mhm. Aha, no to teraz... No to teraz co ja biedny... Biedny nie range DPS, co ja mogę zrobić? Ja, czekajcie. Ja pierdzielam po nich. Ja tam biegnę. Jak uciekają, dobra, dorwiemy tego typa. Tego jednego tutaj możemy dorwać. Uwaga. Let's go. I'm out of range. Too far away. No i co ja mogę zrobić? Nic nie mogę robić. Mogę się leczyć. Ray of Frost, ale we mnie wpierdziela się tym damage'em. Dobra, hek samowalne. Out of range! No nie strzymam, jakie to ma mobil... A, czekajcie. Teraz gościa dorwę. Ha! Teraz to się doigrają. Teraz to już się doigrają. Temporal Shield. No po prostu taka mobilność to... Mobilność Boga bym powiedział. Dobra. Ten tam se będzie. Oj, śmieciło. Ja pozabijany. Ale gdzieś tam drugi jeszcze ten mag poleciał. Nie, to jest w ogóle przerąbane. Jak tam po rodzinach? Bardzo dobrze. Dobra, czekajcie. Come on. Jakie... Skąd on ma tyle slow? To jest masakra jakaś. O, za szybko rzuciłem. Fuck. Nie, o tyle slow to jeszcze w życiu nie widziałem. Co to za po prostu jakiś cyrk? Co to za jakiś cyrk po prostu jest? Porobione. Ej, patrzcie co to jest, Sawtooth. To jest jakiś world boss. Ale jazda. Jakiś boss, kurde, mieczo, piło no, nosowy. Jakiego tam, kurde, tego? Czekajcie, hopa. Tam jeszcze kogoś ten. Jeśli kogoś tam biegał, czekajcie, muszę z tego combat loga ogarnąć. No i tam gdzieś biegali dalej. No jest, resną się. A ten mag, to gdzie on po raz? On gdzieś to musi być. On gdzieś to musi być, ja nie wierzę, że go nie będzie. A jest, patrzcie. Must get closer. No wiesz co? No nie wytrzymał! What the fuck? Co to ma być?
temporal. A kurde. Nie, Ray of Frost, nie. W ostatniej chwili, ale mnie uratował. Ale mnie ta Justyna uratowała, fuck. Ale jazda, takie górskie PvP, normalnie czujesz jak taka koza górska. A jest tutaj, patrzcie, śmiecik. Oj ty śmieciku. Musiałbym zmienić tego ascendenta, wiecie? O, jak się już dorwę, to boli. O, jak się dorwę, to już boli, co? Dobra. A tych magów będziemy tu ganiać teraz, masakra. Ech, a ile to wiosen? 23. Aż mi się przypomniało, jest jakiś tych portali społecznościowych, takich starych, dla nastolatków, to było takie. Mam 16 wioseneku, bo lateku. Mam 15 lateku. I tego. Jestem na świecie 14 wioseneku. No to był wiosenek. Oh yeah. Więc mam 23 wioseneku. 23 wiosenki. Shit. Jakie to jest, goddammit, gimnazjalne. A musiałbym zmienić trochę talenty, jakbym chciał już takie ten. Takie zabawy uprawiać. Na przykład Sundering'a wziąć. Czekajcie, zaraz to sobie pozmieniamy. Sundering, Ascendance by nam się przydał na pewno. Feral Lunge jest całkiem spoko. Overcharge. Overcharge teoretycznie, ale wolałbym to zużyć na jakieś tego. Static Charge, cooldown of capacity 5. A dobra, czyli to tak średnio. To byłoby nawet spoko. 5% movement speed and 5% damage reduction every 1 second, that came up to 4 times. Nawet spoko. Ale nie. Może coś z tych PvP talentów. Sky Fury Totem, Ethereal Form, Thunder. Szamanizm, chociaż on ostatnio nie działa, ten szamanizm. Grounding Totem. Coś mi się nie przyda. Frag Lightning, nie. Dobra, biją się tam? Ja oni są. Idę pomóc moim braciom alianckim. No, osoby sobie tak. Się tam leją. A, jest, patrzcie. Oho, jak zapieprzył ziemię. Oh my god, ale dostał, nieźle. W ogóle na Battle for Azeroth lepiej Rogue się zapowiada, czy Feral? Ferale nie grałem, więc nie za bardzo jestem w stanie ci powiedzieć. Natomiast Rogue jest bardzo fajny. Auto Rogue zapowiada się bardzo ciekawie. Assassination nie jest zły, o kurde. Ja pierdolę, damage z tego Reja jest po prostu niesamowity. Nature Lock, ale długi ten lock był. Haaa! Gnoju. O, oh, o! Oh. Only max level cars. No i nieźle, porobione. Cześć Luśka. Lucy, co tam?
Water walking, please. Nawet nie wiem, gdzie on jest. Uch, ten. Ja nie jestem tam. A tam. Gdzieś tam na dole chciał iść. Już ci rzucam. Już ci rzucam, drogi kolego. Dobra, niech mają. Team World PvP, bro. World PvP, show me what you got. Jak kupię dodatek do WoWa, na przykład Legion, to... O, patrzcie, jest, kurde, cwaniaczek. No teraz my ich pogankujemy trochę. Trzeba jak tak wykalkulatorować, patrzcie. A, za wykalkulatorowane. Dostał stuna. Jeżeli to kupię dodatek do WoWa, na przykład Legion, to dostanę abonament? Nie, za dodatki nie ma niestety abonamentu. Jedyny abonament, jaki dostajesz, to tylko za kupno tego podstawki, czyli Battle Chesta. Wtedy dostajesz 30 dni grania. Oh shit, oh shit. O, jak z pieprza. Come on, ziom. Go, bro, go, ładuj go. O, nie mogę, jestem w kombacie. Okej, teraz jestem poza. Zaraz. Boże, jakie old style PvP. Jakie piękny old style PvP. To mi się podoba. Dobranoc, to Ewelina widzę, że spada. Tu z naszej gildii. Tego gildii takiej betowej, więc jeżeli ktoś jest na becie, to wiecie. Aliancki gang, no. Tylko latamy za tymi gościami, bo oni tutaj ponoć cały dzień siedzą praktycznie. O nie, o nie. Dlaczego tutaj? Może ich coś dismountuje, come on, sauroliczki, róbcie swoją robotę. Teraz tam widzi, że niby tam gdzieś ktoś jest. Okej. Okay. Ej, no żeby tego gościa nie zdismountowało, mnie za pierwszym strzałem od razu pewnie zdismountowało, znać życie. O nie. Dobra, nie ma niestety. Fuck! Nie udało się. Ale jednak za ten dodatek, który jest i tak drogi powinni dać nawet te 30 dni w gratisie. Czy jestem zdania, że jakiś tam ten... O, będzie dobry. Dobre. Wiesz co? Powinni dać chociaż jakieś 10 dni. Na przykład, że kupujesz ten dodatek, to dostajesz 10 dni czy coś w tym stylu. Temporal Shield. Chociaż ze mnie to ściąga wszystkie magiczne efekty, ja zapomniałem o tym moim tym. O, o, o. Dobra. O, uciekł mi stąd. Jak on zapierdziela? What the fuck? O, jak się biją. Sami magowie, zobaczcie, sami magowie, masakra. O, jak odleciał. Czekajcie, skoczę tam po tego. Je, ale zajebiste, mega spoko lokacja na takie rzeczy. Paral Shield. Ej, jego nie można spowolnić w ogóle. Kurde, nie uciekł. Haha, chciał. Chciał knockbacka zrobić. O, spadam. Da, żyję. No, polecimy tutaj naszych tych. Dobra, elegancko porobieni. Ej, spoko lokacja na takie World PvP. Taka randomowa grupka. Dobra. Zobaczymy, bo nas pojedynczo wyłapują te cwaniaki. Wow, zaskoczyłem. Kurde, nie tak miało być. Hej, sprawdzisz Facebooka? Napisałem odnośnie WoWa na PS4. Znaczy, ja coś tam widziałem, że były jakieś takie informacje, tam mi chyba dwie osoby napisały. Ale to raczej nic nie ma potwierdzonego. Żaden większy serwis tak naprawdę nie informuje o takim czymś. Jak właśnie... Jak właśnie ten...
jak... O nie! Shit, dobra. Jest tam dwójka. Aby dwójkę, cwaniaki, co? Boom. Ale mnie kurde coś zrzuciło. I patrz, jak co ci robię. Bardzo ci robię. O nie. A, zapomniałem, że mam minutę cooldowna szerowanego z tym, z racjalem. Kurde, ale ze mnie nupcz. O, widzieliście to? Zajebałem go na tym, na niewidce. On użył niewidki i ja tak po prostu tak, mówię, pewnie gdzieś tu zeskoczył. Rzuciłem tutaj tego, sanderinga, czyli takie uderzenie w przód i go zabiłem. Oh my god, jaki snipe. Oh my god, jaki snipe. Wasted. Wowa na pewno na żadnym E3 nie będzie, mam swojego bliskona. Znaczy będzie na tym, na Gamescomie. Po premierze dodatku jest Gamescom, zaraz 14 jest premiera, 21 jest Gamescom. Zresztą mówiłem to w materiale moim, jeżeli ktoś jest zainteresowany. No to kurde, powiem wam, że gankowanie po całości. No i elegancko, ja nie wiem, co on wbił level? Nawet nie, nie wiem co, jest jakiś PvP? System teraz? Co? Co to był za ten? Jest dziwne powiadomienie. Cześć Warsi, trzymano. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. A witam. Dobra, o kurde, co oni tam poginęli? Puf. Beta is more fun than live. No, jest całkiem okej. To prawda. No właśnie, tak, takie to rzeczy. Tak, ale chodziło mi, że na Gamescom nigdy nie zapowiadali żadnej gry, tylko dopiero po ogłoszeniu na BlizzCon coś było na innych eventach. Charles, a ty pamiętasz, jak ogłosili dodatek Legion? Bo nie chcę cię tam zasmucić, ale Legion był przecież zapowiedziany na Gamescomie. I dopiero później na BlizzConie było więcej informacji odnośnie tego. Więc zapowiadałem gierki, znaczy nowe gry. To nie wiem, znaczy akurat troszkę im się paliło pod dupą wtedy. There's a body here. Zobaczymy. Dobra, no żeśmy tutaj po VIP, po... O kurde. Gdzie on jest? A tam jest. Nie wiem co dostałem, ale jakiś... ona. Dobra, na wszystkich waterwalking. Where's the third guy? Nie wiem, pewnie mają już dość dostawania w pierdzielu. Czemu śmieciowe gry jak WOT dalej się reklamują? Ale czemu mówisz, że śmieciowe gry od razu? Szczerze mówiąc, w świetle jakby gier, które tak naprawdę w świecie gier takich free-to-playowych zarabiają krocie, a są naprawdę gównem, jest tak dużo, a moim zdaniem World of Tanks jest... Znaczy mówię, no wiadomo, że tam robiłem parę kampanii, więc możecie od razu powiedzieć, że sprzedał się, ale... tak czysto patrząc na tą grę, to tak... niech se jest. To nie jest gra, która mnie by porwała jakoś kompletnie. Już szczerze mówiąc, ja, może troszeczkę zabrzmi to dziwne, bo to można powiedzieć same shit, ale mi się bardziej podoba World of Warships, czyli te statki i samoloty. World of Warplanes jest fajniejsze. Jakoś czołgi mnie nie jarają za bardzo. Jakoś tak. Plus too many minute respawn. Well,
It's been fun. Dobra. Yeah, dobra, idźmy porobić jakiś content. Pobiliśmy się. Koniec. Idziemy teraz, kurde, porobić kontencik. A może weźmiemy sobie jakąś instę, pieprzniemy? Pizdąłbym sobie jakąś instewkę. A, tak samo trochę zobaczyć, że tutaj mam tego, Horde Assassin. Damage done and healing increased by 15%, dying will cause to lose. A, bo to jest Horde Assassin, to jestem zaznaczony na mapie po prostu, że zabijam Hordę tutaj, czy coś takiego. No tak, tak, już teraz sobie przypomniałem. Co możesz powiedzieć o profesjach Battle for Azeroth? O profesjach Battle for Azeroth mogę powiedzieć tyle, że zostały one bardzo mocno przeszaflowane. Czyli każda profesja ma troszkę czegoś. Czyli nie są one tak turbo mega specyficzne, jak były to kiedyś wcześniej. Przykładem tutaj może być inżynieria, która w tym momencie może na przykład wytwarzać, powiedzmy, dajmy na to, jakieś klucze, tak, takie na przykład mace'y, nie? Masz, powiedzmy, leatherworking, który wytwarza nadal te itemy, takie jak właśnie mail oraz leather, ale można powiedzieć, że teraz jest to taka profesja bardziej survivalowa i tak jak wcześniej z inżynierii tworzyło się i dalej tworzy się jakieś strzelby, tak z leatherworkingu można, uwaga, robić, moi drodzy, łuki na przykład. Więc jakby te profesje bardziej spełniają jakby taką swoją rolę, można powiedzieć. I na przykład zobacz, masz łuk. Z leatherworkingu robisz łuk. Więc każda profesja jakby teraz troszeczkę zmieniła się pod tym kątem, że z inżynierii możesz robić, powiedzmy, inne rzeczy niż tylko ten, czyli na przykład jakiś gear, jakieś shoulderki, głowy, coś takiego. Znaczy akurat shoulderków teraz nie możesz, ale no wcześniej łuki chyba raczej nie były tam dostępne. Z inżynierii naprawdę tak w takich pierwszych testów jest naprawdę bardzo fajnie. O, czekajcie, a to all enemies within 5 yards. O, tego nie miałem w sumie. Tego nie miałem. Muszę porobić sobie jakąś tutaj. Zobaczymy, czy ja mogę jakąś tą. Training engineering. Od 35 jest scope. Fuck. Magnetic discomburator. Dobra, tutaj bym musiał troszkę więcej tych. Dobra, się poróbmy to. Jakieś te. To jest to, żeby mounta przyspieszać. Ale bardzo chcę zdobyć właśnie ten. Ile? A, to monolity potrzebuje trochę więcej. Właśnie, zobaczcie, że scope'a będę mógł sobie zrobić. To jest naprawdę mega spoko. Zwiększa critical strike o 445 na 12 sekund. Całkiem niezłe. Fire. A to jest dziwne, bo ja mam tą bombkę teraz. Monolith ore. Ja tą bombkę mam. Albo Frostlands Ammunition. Use permanently upgrade ammunition of range weapon. Sometimes deal small amount of frost damage to your target, slowing them by 20% for 3 seconds. Dealing damage. Czyli to jest, słuchajcie, na przykład incendiary ammo, frost ammo. Teraz będzie można, powiedzmy, wytwarzać sobie ammo. Był taki skill w Warlords of Draenor, który pozwalał wam takie rzeczy robić. Nie wiem, wiem, że w Marksmanshipie na pewno było. Więc teraz zamienili na przykład taki talencik w takie coś, nie? Enchant personal space amplifier. Jakieś naprawdę mega fajne rzeczy. Incendiary ammo. A też było zresztą takie trochę dziwne. Jakieś, zobaczcie, że macki można porobić sobie, jakiegoś gana oczywiście można zrobić, jakąś lepszą mackę. Oczywiście hełmy dalej można ogarnąć. Increase your Kultiran and Zendalari engineering by 20. Okej, czyli zwiększa o 20. A mamy 150, więc teoretycznie wtedy mamy maksa. Spoko, chociaż to powinno być wcześniej ten. Tak, ja nie wiem. Do której dziś stream nie mam pojęcia. Przestań znęcać się nad biednym gryfem. Co znaczy nad biednym gryfem, mam się przestać znęcać? Brzmi, jakbym miał przestać się masturbować. Co najwyżej. Jest jakikolwiek korzyść zrobienia profek, czy tylko do zarabiania golda? A czy do zarabiania golda korzyści są takie, że możesz sobie po prostu stworzyć przedmioty, które możesz sobie używać, no nie? Później upgrade'ować tego typu rzeczy. Więc to tam jeszcze, wiesz. Tam jeszcze, że tak to powiem, jeszcze się klaruje. Jeszcze nie do końca wszystko zostało zaimplementowane. Przynajmniej trzeba troszkę jeszcze poczekać.